Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ze mną pan poseł Marek Balicki, były minister zdrowia, i pan poseł Ryszard Kalisz, były minister spraw wewnętrznej administracji. Z nami dzisiaj gość specjalny, pan Bogdan Gajewski, który jest prezesem Stowarzyszenia Osób Chorych na Hemofilię. I zaczynamy od tematu zdrowia. Bardzo proszę, pan minister Marek Balicki. Dziękuję bardzo, witam Państwa. No jest jasne dla wszystkich, że zdrowie, ochrona zdrowia to jest jeden z najważniejszych obszarów polityki życia społecznego i gospodarczego. Wiemy, że naprawa służby zdrowia ciągle przed nami, bo większości spraw nie udało się załatwić. Zresztą tak mówi premier Tusk w wielu wypowiedziach. I w związku z tym zdrowie to jest jeden z większych problemów, które trzeba będzie rozwiązać w następnej kadencji. Dlatego na temat programów politycznych różnych partii, co chcą zrobić, trzeba i warto dyskutować. I w związku z tym wzywam, zapraszam panią minister Ewę Kopacz do debaty, do poważnej rozmowy o tym, jak ma wyglądać ochrona zdrowia. Proponujemy, żeby punktami debaty, tymi sprawami, które są najważniejsze, było po pierwsze wartości, zasady i cele, które powinna władza publiczna mieć ustalić, żeby dobrze naprawiać system opieki zdrowotnej. Po drugie, charakter placówek opieki zdrowotnej. Czy szpital to ma być przede wszystkim dla wyniku finansowego, czy też dla leczenia ludzi? Po trzecie, jaka ma być przyszłość NFZ-u, co podzielić, jak zdecentralizować, jak wprowadzić skuteczny nadzór? Po czwarte, kolejki i limity, to co na co dzień doskwiera wielu pacjentom. Po piąte wreszcie, dopłaty do leków, które czasem zbyt często są barierą dostępności, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych czy emeryckich. Po szóste, profilaktyka, młodzież i dzieci w szkole, co w tej sprawie należy zrobić. Przypomnę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ogłosił problem odrębny dla zdrowia i tu mamy konkretne propozycje. I wreszcie po siódme, podstawowa opieka zdrowotna. Miejsce debaty dowolne, ja przyjadę spotkać się z panią minister w każdym miejscu, czy to będzie w Warszawie, czy w centrum medialnym na Foksal, czy też możemy się spotkać w Chemie Lubelskim, gdzie szpital tamtejszy stracił płynność finansową. Każde miejsce dobre. I ostatnia rzecz. Dobrym standardem, a jesteśmy przywiązani do dobrych standardów w polityce, jest to, że jak się kończy kadencja, to władze publiczne zdają sprawozdanie z tego, co zrobiły, i przedstawiają rekomendacje dla działań, które należy podjąć w najbliższym czasie. W 2005 roku, kiedy rząd Marka Belki, w którym byłem ministrem zdrowia, kończył swoją kadencję, takie raporty przygotowaliśmy. Oczekujemy tego od pani minister. I z tym wiąże się sprawa naszego gościa. Jednym ze spraw, które wtedy w raporcie przedstawiliśmy, był pierwszy przyjęty Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011. To był pierwszy tego typu program realizowany, zresztą pani minister się często chwaliła, że realizuje ten program. Dzisiaj jesteśmy w przededniu kolejnego okresu 2012-2017 i nie ma kolejnego programu. I z tym wiąże się wielki niepokój pacjentów. Ja kilka razy pisałem interpelację, dzisiaj składam kolejną. Dlaczego nie ma programu? I tutaj jest nasz specjalny gość, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, który prosiłbym, żeby parę słów powiedział. Bardzo proszę, jest to dla nas bardzo bolesna sprawa. Brak programu leczenia chorych na hemofilię może oznaczać ból, cierpienie. Takie sytuacje miały wcześniej miejsce, zanim program powstał. Wielokrotnie apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, pisma były wysyłane od września, były różne obietnice. Do tej pory program nie powstał i nie został podpisany. Apeluję do pani minister Kopacz o przyjęcie programu do 25 września. Naprawdę jesteśmy ludźmi ciężko chorymi. Jak można tak nas długo zwodzić? Ten program jest podstawą ciągłości leczenia. My naprawdę wiele nie chcemy. Chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa, że w przyszłym roku państwo kupi leki, nie zrobi tego w ostatniej chwili, nie kupi tych leków drogo, przez co ograniczając oczywiście leczenie. Także to jest nasz apel o podpisanie programu do 25 września. O tym też możemy rozmawiać w czasie naszego spotkania z panią minister Kopacz, jeśli zaproszenie przyjmie oczywiście. Pan minister Kalisz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, i o zdrowiu, ale też o społeczeństwie obywatelskim. Jak ważne jest współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Chcę Państwu przedstawić problem ludzi chorych na łuszczycę stawową. Jest ich około 1 000 000 w Polsce. Niestety, przez wiele lat ta choroba jest zwykle uciążliwa i apeluję do chorych na łuszczycę
Walczymy o to, żebyście się też nie wstydzili, dlatego że nic nie macie sobie do zarzucenia. Ta choroba była, leczenie tej choroby było nierefundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwróciła się do mnie fundacja Tak Mam Łuszczycę, która przeprowadziła ogólnopolską akcję na rzecz refundacji leczenia tej choroby. Udało się. Udało się. Napisałem interpelację w lipcu do pani minister Kopacz, następnie wespół z fundacją Tak Mam Łuszczycę została zorganizowana akcja zbierania podpisów i w sierpniu, dokładnie dnia 16 sierpnia, chcę ogłosić, dzięki właśnie fundacji Tak Mam Łuszczycę, wspartej przez Lewicę, wspartej interpelacją przeze mnie. 16 sierpnia 2011 roku program dotyczący finansowania leczenia łuszczycy stawowej został przekazany już do refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zaraz dniem ogłoszenia tego w Monitorze Polskim i Dzienniku Ustaw leczenie tej bardzo uciążliwej choroby. Dostałem mnóstwo maili, SMS-ów, jak ta choroba ciężko przebiega, będzie refundowane. Na tym polega społeczeństwo obywatelskie i na tym polega współpraca Lewicy ze społeczeństwem obywatelskim i również w dziedzinie zdrowia można wiele zrobić. Ale drodzy Państwo, no już korzystając, że jestem przy głosie, pan minister Balicki poprosił, bo wiecie, do rządu trzeba mówić prośbę, bo oni na nic nie zważają, panią minister Kopacz, o debatę, to ja chcę poprosić pana premiera Donalda Tuska, żeby wyznaczył pana ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, bądź w moim przypadku również pana ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera, któregoś z nich, a mogą być oni obydwaj, jestem w stanie stanąć do debaty z nimi dwoma, ja sam. To jest zbyt ważne, będę tutaj stał. W każdym miejscu, w każdym czasie. Może być w komendzie policji, może być w sądzie warszawskim, bądź każdym innym w Polsce, w jakimkolwiek biurze, stawię się. Wzywam do debaty. Panowie Jerzy Miller, Krzysztof Kwiatkowski, przyjdźcie obydwaj. Ja będę sam. Natomiast, jeżeli pan premier Donald Tusk jednak nie wyznaczy któregoś z nich do debaty ze mną, to niech sam przyjdzie. Jedynka w Warszawie. Premier Tusk, jedynka w Warszawie, Ryszard Kalisz. Jeszcze raz powtórzę, panie premierze. Startując na liście jako jedynka Platformy Obywatelskiej w Warszawie, jest pan zwykłym obywatelem. Tylko niestety, pan o tym nie wie, bo pan nosi wysoko głowę, uważa się, że jako premier jest dużo lepszy. Wzywam pana do debaty ze mną, bądź jeżeli pan boi się tylko ze mną, to może być to debata również z Januszem Palikotem, który będzie koło mnie. Może doprosimy Jarosława Kaczyńskiego, Pawła Poncyliusza, jedynki w Warszawie. To jest niezwykle ważne do demokracji. Zarówno resort sprawiedliwości, jak i resort spraw wewnętrznych i administracji muszą rozliczyć się ze swojej działalności przez ostatnie 4 lata. To wymaga lojalność i odpowiedzialność przed społeczeństwem. Jeżeli pan tego nie zrobi, panie premierze, świadczyć będzie o tym, że już z pańskiej jedowości pozostało nic. Dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, jak wiecie, wezwaliśmy do debaty już na początku tego tygodnia. Przedstawiliśmy i przesłaliśmy program wyborczy SLD, który został przyjęty na ostatniej konwencji w niedzielę. On został przekazany liderom partii politycznych. Oczekujemy cały czas na odpowiedź ze strony Platformy Obywatelskiej. Nie dostaliśmy jeszcze ani nawet konkretnej zapowiedzi rozliczenia z 4 lat rządów, ani programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Jako formacja na czele z liderem Grzegorzem Napieralskim, z Ryszardem Kaliszem, który przewodziliście tutaj w Warszawie, jesteśmy gotowi do debaty. Jesteśmy gotowi do debaty jako liderzy list, ale tak? Panie... Jeszcze chcę dodać, drodzy państwo, ręce opadają. No widzicie, jak mi ręce opadają. Grzegorz Schetyna, nie wiem, czy w porozumieniu z panem premierem Tuskiem, Donaldem Tuskiem, powiedział, że program gospodarczy Platformy będzie ogłoszony po wyborach. W wywiadzie. No drodzy państwo, no. Wy tego nawet nie zauważyliście. Szkoda, ale ja mówię o opinii publicznej. No jak opinię publiczną się traktuje? No przecież on się nie pomylił. Ciekawe, dlaczego tak powiedział. Ale jeżeli tak będzie, to świadczyć będzie, drodzy państwo, że ktoś wami gra. Także jesteśmy gotowi do debaty. Szanowni państwo, bardzo proszę, jesteśmy gotowi również do pytań. Proszę bardzo.
Nie ma pytań, nie widzimy. No to czekamy na odpowiedź. Dziękuję bardzo, panie ministrze, dziękuję serdecznie, panie prezesie, panie ministrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.